Oto dekoder UPC Media Box HD wyprodukowany przez firmę Pace, który służył mi nieprzerwanie od 2017, zastępując umierający już analog. Początkowo sprawował się całkiem przyzwoicie i był dość wystarczający do odbioru telewizji cyfrowej, ale niestety w wielu innych aspektach był strasznie przestarzały. No, dosłownie jest on z 2009, także do nowoczesnych nie należy. Zwłaszcza gdy spojrzy się na sam system operacyjny, który momentami działa dość ślamazarnie. Lecz największym jego problemem jest zanik sygnału, który można zauważyć testując chociażby połączenie na specjalnym do tego kanale, ale również można to zauważyć przez pikselozę obrazu i pojawiające się problemy z załadowaniem czegokolwiek z serwerów UPC. I nie było za to odpowiedzialne wspaniałe ułożenie kabli, bo nowy sprzęt, do którego zaraz przejdę, zdecydowanie lepiej sobie radzi z odbiorem sygnału. Także to sam MediaBox był najsłabszym ogniwem. W związku z tym w pewnym momencie pomyślałem, że trzeba w końcu coś z tym dziadem przestarzałem zrobić. A z racji, że niedawno UPC zostało wchłonięte przez Play, to pomyślałem, żeby korzystać z jakiejś ich oferty. I akurat wybór padł na Playa, bo akurat niestety mieszkam w takim bloku, gdzie to tylko UPC może dostarczać mieszkańcom swoje kable, a inni operatorzy raczej obecnie nie mają racji bytu. Także wzięliśmy sobie pakiet telewizji z opcją multiroomu. Dostaliśmy nowy router światłowodowy i dwa identyczne dekodery. Jeden do salonu, gdzie to wcześniej był klot zwany Horizonem, a drugi trafił do mojego pokoju. A owym dekoderem jest Playbox TV, który został wyprodukowany przez SDMC. Jest to box oparty o Androida TV w wersji 11, który ma na pokładzie 4-rdzeniowy procesor AM Logic S905X4J, 3 GB RAMu, 16 GB ROMu, Wi-Fi dwupasmowe, Bluetooth 5.0, maksymalnie wspiera rozdzielczość 4K, kodeki VP9, H264 i HDR, ma również certyfikat Google'a oraz możliwość odbioru telewizji w standardach TVBT2 i C oraz IPTV. Samo urządzenie jest dość małe i skromnie wyposażone. Z przodu mamy odbiornik podczerwieni służący do połączenia pilota z dekoderem poprzez Bluetooth, ale również pełni funkcję przycisku zasilania. Z boku mamy port USB, slot na kartę microSD i dziurę resetu. Z tyłu mamy port zasilania 12V 1A, Ethernet, HDMI, wyjście optyczne audio oraz gniazdo antenowe do telewizji naziemnej lub kablowej. Pod spodem mamy wyloty ciepłego powietrza i kilka LED-owych diod sygnalizujących stan dekodera, które możemy konfigurować pod względem jasności czy ilości ich działania. Pilot jest całkiem ok, przyciski klikają dość pewnie, ma na pokładzie wszystkie istotne funkcje, w tym skróty do popularnych platform. Również jest możliwość obsługi podstawowych funkcji telewizora i nawet ten pilot współpracuje z moim Hinolem brandowanym logiem Kernału, tylko w moim przypadku musiałem wybrać firmę TCL, która to najwyraźniej produkuje telewizor z możliwością wykupu wydruku loga na obudowie. Wykupu wydruku. Jedyne czego mi brakuje w tym pilocie to dedykowanego przycisku do przewijania. Również pilot ma wbudowany mikrofon, dzięki czemu można korzystać z asystenta Google, który mimo że jest momentami dość ograniczony, to działa nie najgorzej. Przy pierwszym uruchomieniu należy oczywiście dokonać konfiguracji, która jest całkiem prosta i dość krótka. A z racji, że jest to Android TV, to konfiguracji można dokonać wygodniej z poziomu telefonu. Tylko w przypadku dwóch dekoderów w multiroomie rekomenduję na wstępie się zalogować na to samo konto Google. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, ale wcześniej na moim dekoderze zalogowałem się moim kontem, a potem nie chciał się wczytać pakiet telewizyjny w przeciwieństwie do głównego dekodera z podłączonym innym kontem Google. I pani z Playa powiedziała, żebyśmy wymienili dekoder. I tak w sumie zrobiliśmy. Zalogowaliśmy się na to samo konto googlowskie i wszystko zadziałało. W sensie na to samo konto, co na głównym dekoderze. Oczywiście potem mogłem wylogować to konto i zalogować się na swoje. Po konfiguracji już z miejsca mamy dostęp do tego, co oferuje telewizja od Play. W menu głównym na górze mamy pole wyszukiwania, powiadomienia, ustawienia konta, ustawienia telewizji Play, czyli diagnostyka i skanowanie kanałów naziemnych lub kablowych, oraz ustawienia systemowe. Niżej mamy nasze zainstalowane aplikacje, których skróty możemy dodawać do menu głównego i je dowolnie sortować. Telewizja, chyba tłumaczyć nie muszę. Wideo, czyli na życzenie możemy obejrzeć daną treść z telewizji, tylko nie jest to takie typowe VOD, tylko taki posegregowany timeshift. Wypożyczalnia, czyli możemy wypożyczyć na 2 dni jakiś tam film. Dalej mamy zakładki różnych aplikacji i usług, które możemy wykupić.
Możemy dowolnie wybrać, jaka zakładka ma być wyświetlana. A na samym dole mamy możliwość z poziomu dekodera dokupić jakiś pakiet, choć ta opcja u mnie nie działa, bo jest dostępna tylko na głównym dekoderze. I to tyle z menu, jest ono dość dobrze rozplanowane i nawet intuicyjne. A co z działaniem poszczególnych usług? Telewizja działa całkiem dobrze, tak samo przy połączeniu kablowym, jak i bezprzewodowym. Nie trafiłem na żadne problemy z jakością czy płynnością, tylko czasami był problem z połączeniem się z danym streamem. Można wybrać jakość obrazu oraz włączyć standardowo napisy i zmienić ścieżkę dźwiękową. Istnieje również opcja timeshiftu i nagrywania, ale jest ona dostępna tylko w niektórych kanałach, co jest nieco ograniczające. Oczywiście dodatkowo można odebrać kanały naziemne oraz kablowe. I osobiście testowałem tylko to drugie, ale mogę powiedzieć, że jak najbardziej odbiera to całkiem dobrze. Również dzięki temu można odebrać chociażby lokalne kanały, których nie ma w IPTV poza warszawską trójką. A jeśli chcecie odebrać płatne kanały, to właśnie jedynym sposobem na ich odebranie jest tylko IPTV, bo nie można na przykład odebrać kablowo płatnych kanałów, które na przykład w UPC były. Także płatne kanały tylko drogą IPTV można oglądać jakby co. Tylko trochę przeszkadza fakt, że nie ma żadnego podziału na kanały IPTV naziemne i kablowe, tylko kanały odebrane anteną są umieszczane zawsze na koniec listy. Również w porządku działają inne aplikacje. YouTube, Netflix, Sky Showtime, Disney Plus i inne platformy działają na ogół bardzo dobrze. Niestety czasami system operacyjny nie domaga i nieraz doszło do opóźnień, lagów, różnych bugów, błędów i zawieszeń, przez co byłem zmuszony restartować całego boksa. Ale myślę, że jest to głównie kwestia optymalizacji, którą to można poprawić w aktualizacjach. Ale nie dziwię się, że dla niektórych to może być rażące i niekomfortowe doświadczenie. Również co ciekawe, można na tym dekoderze odpalić jakieś mało wymagające gry i akurat tego dogłębnie nie testowałem, bo granie na pilocie do przyjemnych nie należy, ale te proste graficznie gry były na ogół grywalne. Ale przykładowo taki Grossy Road miał dość niskie FPS-y. Również jest możliwość odpalenia GeForce Now i dzięki temu można zagrać w PC-towe gry poprzez chmurę, ale osobiście tego nie sprawdzałem, bo po prostu nie chciało mi się czekać w kolejce. Jeśli chodzi o opcje konfiguracyjne dekodera, to można oczywiście ustawić połączenie z internetem, zarządzać aplikacjami, czasem pamięcią, ogólnie wszystkimi podstawowymi funkcjami Androida TV. Co ciekawe, można podłączyć dowolne urządzenie Bluetooth, chociażby gamepada do gier, czy również głośniki, dzięki czemu możemy uzyskać lepszą jakość audio. Lecz wadą tego rozwiązania jest to, że nie można sterować głośnością z poziomu pilota, jak jest skonfigurowany pod sterowanie telewizorem. Troszkę to jest niewygodne. A teraz jeśli chodzi o internet od Play, to jest on do telewizji wskazany, żeby móc w ogóle oglądać niektóre kanały, co w przypadku niektórych osób jest to ponownie trochę ograniczające. A sam internet, działa nawet spoko w mojej lokalizacji, ale problemem jest to, że czasami z jakiegoś powodu połączenie się urywa na krótki moment. Ale na szybkość nie narzekam. Również szanuję zaimplementowanie nowszego standardu Wi-Fi w wersji 6 i sporą ilość opcji konfiguracyjnych, w tym możliwość automatycznego wyłączenia i włączania LEDów o wyznaczonych godzinach. Podsumowując, moim zdaniem na pytanie, czy warto brać o tą ofertę, każdy powinien odpowiedzieć sobie sam, bo to wszystko zależy od wymagań i warunków użytkownika. Jeśli potrzebujesz mieć na stanie tradycyjną telewizję oraz możliwość oglądania kontentu na platformach streamingowych, to myślę, że jest to godne rozpatrzenia, ale dla tych, co potrzebują tylko tego drugiego, to bardziej rekomenduję zakup na własność jakiegoś Android Boxa, który zazwyczaj kosztuje około 100-200 zł. W przypadku oferty od Play jest nawet sporo zalet, ale również i wad, które dla niektórych osób mogą być bardzo rażące. Ale jeśli jesteście w stanie zdzierżyć ograniczenia oraz błędy w oprogramowaniu, które oczywiście nie występują cały czas, to mogę wam to polecić. Tylko oczywiście sami zdecydujcie, czy brać, czy nie, po prostu sprawdzając, na jakie warunki musicie się zgodzić. Także to by było na tyle. Jeśli macie jakieś pytania, to zadawajcie je w komentarzach. Do zobaczenia w przyszłym filmie.